Czarnuszka – cudowny środek na wszystko Czarnuszka i jej cudowne właściwości znane były już dwie tysiące lat temu. Jak podają źródła historyczne, w starożytnym Egipcie uważano ją za panaceum na wszystkie choroby i dolegliwości. Dziś spostrzeżenia te potwierdzają prowadzone współcześnie badania oraz największe autorytety w dziedzinie medycyny. Niedoceniana czarnuszka to cudowny środek który w swoich ziarnach kryje wielką moc. Choć w Polsce czarnuszka nie należy do popularnych przypraw, istnieją kraje, których kuchnie nie mogą się bez niej obyć. Bardzo popularna i szczególnie ceniona za składniki odżywcze i walory smakowe jest w Indiach i na Bliskim Wschodzie. Czym jest czarnuszka? Ponieważ w Polsce przyprawa jest stosunkowo mało znana, warto przybliżyć ją czytelnikom. Czarnuszka siewna, Nigella setive, często określana też mianem czarnego kminku, wykazuje właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwcukrzycowe, przeciwnowotworowe i antyoksydacyjne. Badania potwierdziły w ziarnach czarnuszki dużą ilość witamin z grupy B oraz A, E i F, a także zawartość składników mineralnych takich jak magnez, wapń, cynk, potas, selen żelazo i sód. Ziarna czarnuszki zawierają też znaczne ilości tłustego oleju, w którego skład wchodzi olej oleinowy, linolowy, linolenowy i eikozadienowy. Oprócz tego znajdują się w nich także węglowodany i aminokwasy egzogenne. Kiedy warto po nią sięgać? Ziarna czarnuszki charakteryzuje szerokim spektrum dobroczynnego działania na organizm. Niektóre źródła donoszą, że niewielkie ziarna przyprawy działają przeciwwirusowo i przeciwbólowo. Potrafią zwalczać wrzody, stabilizować poziom insuliny we krwi oraz obniżać ciśnienie. Poprawiają też pracę wątroby oraz nerek i zwalczają anemię. U osób cierpiących na astmę i cukrzycę czarnuszka łagodzi objawy chorobowe. Jej spożycie zalecane jest przy zakażeniach kandidą oraz w innych chorobach grzybiczych, a także chorobach wywoływanych przez bakterie bakter pylori. Badania prowadzone w XXI wieku potwierdziły, że czarnuszka działa wspomagająco w zakażeniach bakteriami opornymi na działanie antybiotyków, nawet takich szczepów jak gronkowiec złocisty i pałeczka ropy błękitnej. Czarnuszka a kosmetologia Ziarna czarnuszki znalazły zastosowanie również w kosmetologii. Jej działanie pomocne jest przy atopowym zapaleniu skóry oraz leczeniu trądziku. Do tego celu można przygotować domowym sposobem tonik na bazie alkoholu, który służyć będzie do przemywania twarzy. Tonik przygotowuje się poprzez załanie nasion czarnuszki około pół szklanki, 40 towym alkoholem. Tak przygotowany roztwór odcedzamy po siedmiu dniach. Do przemywania skóry stosuje się jedną łyżeczkę roztworu stosowaną na pół szklanki wody. Spożywanie czarnuszki Choć ziarna czarnuszki wykazują szereg korzystnych dla ludzkiego organizmu właściwości, niektóre osoby bronią się przed jej spożywaniem ze względu na intensywny smak i aromat. Ziarna czarnuszki w potrawach doskonale zastępuje pieprz dodając im wyrazistego smaku. Można spożywać je w postaci surowej na dwa sposoby: zmielone i dodane do farszów, zapiekanek, mięs, sosów i past, lub w całości do posypywania kanapek albo jako dodatek do sałatek. Niektóre osoby chętnie stosują ją również jak dodatek przy wypieku pieczywa. Niewiele osób wie, że zmielone i zmieszane z wodą ziarna czarnuszki doskonale zastępują jaja. W taki właśnie sposób często stosowane są w potrawach wegańskich. Ziarna czarnuszki posiadają szereg cennych dla naszego zdrowia składników. Niestety nadal są zbyt rzadko wykorzystywane.